balkonie. Nic stąd nie widać. Jak zwykle państwa pan ciebie. No tak, kto to by zaraz na balkonie chciała siedzieć? Królowa jedna. Nie, najlepiej ze sceną. Tobie to wszystko pasuje. O, zobacz. A Wiśniewce to się to w pierwszym rzędzie. On to się zawsze umiał. No to trzeba było wyjść za Wiśniewskiego. A jakże? Gdzie ja oczy miałam? Nie wiem. Zachciało ci się tego teatru. 2 godziny nudy. Z tobą co zawsze. A mogę spokojnie pojechać z Otkiem na ryby. Kochani, przecież wiesz, jak lubię teatr. No to trzeba było sobie pójść. A miałeś święty spokój. Ludwiczku, to nie wypada. A poza tym zobacz. Wiśniewski i Nowakowie są razem. Oni potrafią być jak ludzie. Ja tam swoje wiem. Każdy chłop ma swój świat, a baba powinna mieć koniec drogi. A ty? Co nagle zrobiłeś taki miły? Do teatru mnie zabiera, potem kolację, co ci się stało? Przecież mówiłem ci, kochanie, że awansowałem. I chciałam to z tobą jakoś uczcić. Tak, tak, na pewno kogoś mówię. Myślę, żebym się nie domyśliła. Ale ja dobrze wiem, że każdy może to zrobić, kiedy chce zatrzymać swoją drogę. Czy ty musisz zawsze wszystko psuć tymi swoimi wtórnymi podejrzeniami? Przecież jeszcze cię kocham. Wtórne podejrzenia? A do kogo to już teraz zemy? Myślisz, że ja nic nie widzę? Każdą ładną babkę pożylasz oczyma, jak jakiś młokos. Znowu tyle pieniędzy poszło na marne. Nie na marne, tylko na kulturę. I można całymi dniami siedzieć w domu i liczyć pieniądze. Nie, lepiej by zadać się źle, co? Czy już kiła? Chodź tak, czas by skończyć. Tak, masz rację, skończ. Będziemy żyli jak dziadka. Można się było tego podać. Że niby co? Że oszczędzą jak tylko mogę, żeby ci się nie brakowało? Tych taką już dzielamy z kraju. Pan się wybrał mnie i poprosił o moją rękę. Dało się to dzielić między godziną 5 a 6 po południu. Dokładnie nie pamiętam. Nie zdążyłam spojrzeć na zegar. W takich momentach nie sprawdza się godziny. Momenty takie wyrastają człowieku ponad czas. Szliśmy właśnie prawą stroną rynku, kiedy Andrzej zwrócił się i powiedział: czy zostaniesz moją towarzyszką życia? Tak powiedział. Nie powiedział, czy zostaniesz moją żoną, ale moją towarzyszką życia. Odpowiedziałam tak, nie od razu, ale po upływie kilku minut. Jednak nie mogło być w ciągu tych paru minut żadnej refleksji, żadnej walki motywu. Odpowiedź ta była prawie że zdeterminowana. Cicho.